Wydawałoby się mi, że ona, ten matecznik powinien być tu na dole. Przynajmniej tak mi się to wydawało ostatnio, że tutaj był gdzieś ten matecznik. Albo to był... Jest chyba z drugiej strony. Jest, ale zobaczmy jeszcze tą ramkę do końca. Co się tu dzieje? No tu jest w porządku, ale widać, że komórki są puste, czyli nie są założone, no bo nie ma matki. To jak mówiłem, z tego ula rójka mi uciekła w ubiegłym tygodniu, siakoś takoś. Zobaczmy, jest matecznik, jest ładny tutaj, nie? Więc tą ramkę z tym jednym matecznikiem w tym miejscu, który jest, przełożę do nowego ula. Tak jak jest z całą tą częścią pszczół. Wiadomo, wesprę ten ul, dołożę jakąś jeszcze ramkę z innego ula, jakieś jedzonko, żeby miały na spokojnie. Czyli tutaj już matecznik mam. Ok. Zobaczmy jeszcze, co się dzieje na pozostałych ramkach. Prawda? Tutaj też widać, że pszczoła się w tych pustych komórkach pszczoła się wygryzła. Szukam tylko, czy nie ma jakichś jeszcze dodatkowych mateczników. Czyli z pszczoły, która była złożona przez poprzednią matkę. Czy coś nadbudowały dodatkowo? Nie. Nic nie nadbudowały. Tutaj się w tym miejscu widać wygryza nowa pszczoła. A tutaj są puste komórki oczekujące na matkę. Na przyszłą matkę, która zacznie te komórki obstawiać, prawda? Ok, zobaczmy kolejną ramkę. Taka dosyć ciężkawa ta ramka. I tutaj ramka jest z pierzgą, widać. Tu jest ramka z pierzgą. Kopciciel mi tu kopci po mnie. Ramka z pierzgą i z pokarmem. To nie wiem, czy bym tej ramki czasem im nie wydał do tamtego ula. No i tutaj też jest pierzga. Jest miodek. Myślę, że tą ramkę z pierzgą dałbym jako ramkę osłonową do tego ula tutaj. I to jest wszystko, co z tamtego ula bym, wydaje mi się, co bym zrobił. I to jest chyba wszystko. Nie wiem tylko, czy tą ramkę nie dać na koniec, a ramkę z węzłą dać do środka. To mogłoby być jedyne takie pytanie do was. Na razie to dosunę w ten sposób. Ok. Zobaczmy, co się dzieje tutaj w tej ostatniej rameczce. Ostatnia ramka, no to wiadomo, powinna być z pokarmem. I nic innego nie powinno być. Tak jest. Ramka z pokarmem. Jest pierzga. Czyli to jest druga ramka, którą ten ul posiada. Tak jest. Nie ma tutaj żadnego matecznika. Ok, wkładamy tą ramkę z powrotem na swoje miejsce. Ok.
OK. Ten drut mi spadł. Niedobrze. Musimy go przesunąć. OK. I teraz możemy dosunąć tą rameczkę. Tą rameczkę też możemy przesunąć. Ja bym powiedział, że ponieważ tutaj wyciągnąłem dwie ramki, to nie wiem, czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem dołożyć tutaj dwie ramki z węzą. Ja bym tą ramkę z jedną z węzą tutaj dał, w to miejsce. Czyli będę musiał pójść po ramkę z węzą i im przynieść tutaj. Wsadźmy jedną ramkę. One sobie będą mogły już tutaj budować. Tutaj cyk, to już bym złożył z powrotem. To już jest bodajże, jak się nie mylę, tutaj jest. Tutaj są te dwa mateczniki. Wyciągnijmy jeszcze raz. Tak, tu są dwa mateczniki, które czekają na wygryzienie matki. Więc przesuwamy tą ramkę tutaj. No i co? Zobaczmy kolejną ramkę. OK. Tutaj widać, że jest pszczoła, która się niebawem wygryzie. Ramki, puste komórki, bo nie ma matki, nie ma kto składać. Czy tu jest jakiś matecznik? Nie, ale nawet gdyby był, to mógłby zostać. OK, tu się nic nie dzieje. Składamy. Wkładamy tą rameczkę. Oczywiście czekamy na wygryzienie pszczoły. OK. Ej, jeśli te siunio. Muszę przerobić tą ramkę po swojemu. Tą maszynkę. Zobaczmy kolejną ramkę. Widać, że pszczoły jest tutaj. Tego nie można ukryć. Że jest tutaj tej pszczoły i de facto na chwilę obecną ta pszczoła się według mnie marnuje, no bo nie ma matki. Tutaj jest miodek, prawda? Jest miodek zalana. Widać, że ta ramka jest, pszczoła się wygryzła i pszczoła młoda się wygryzła i tutaj pszczoły zbierają nektar, zbierają miodek. Tutaj się jeszcze nie wygryzła ta pszczółka. Tutaj jest wszystko dobrze. OK. Czyli wkładamy z powrotem tą ramkę tak jak była. OK. OK. Przesuńmy im tą ramkę. Wyciągnijmy kolejną ramkę. Zobaczmy kolejną ramkę. Tutaj też ta sama sytuacja. Tu matecznika nie ma żadnego. Pszczoły się wygryzają i są puste komórki oczekujące na nową matkę, na złożenie nowych pszczółek. Tutaj również ta sama sytuacja.